trzyplastrowa miodarka diagonalna o napędzie ręcznym serii Minima. Całość zbudowana jest z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Bęben z nierdzewnej blachy kwasoodpornej. Tak samo wirnik, w którym umieszczamy plasty. Pokrywy są wykonane z tworzywa sztucznego dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Podobnie zawór. Elementy konstrukcyjne, nóżki, listwa wykonane są ze stali malowanej proszkowo. Napęd wyposażony jest w mechanizm hamujący. W miodarce mieszczą się trzy ramki od najmniejszych ramek nastawkowych po największe ramki gniazdowe, dadanowskie lub warszawskie poszerzone. Klient miodarkę serii Minima otrzymuje w zestawie do samodzielnego montażu.